Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Jesteśmy na farmie u Kazimierza. Jest ze mną oczywiście Boruś. Dzień dobry. W tamtym oto pięknym zielonym John Deere. Bobson wraz z Kazimierzem też ogarniają vlogasa. Tam Bobson będzie tam kierował. Ja zasiadam za kubotę, więc będzie się działo. Ja ci kurwa. Bobson, ciśnij. Bo ja tu mam taką bestię, że... Na wąskich musimy jechać. Bo... Idziemy na wąskich kołach. To jest dopiero dym. Adamowi nie będziemy zakładać roki, bo by rozwodził. Poszedł jak dzik w ogóle. Za mocno by sobie przyczepy brało. Ale dzisiaj akcję pojeździłem ze ogólnie Belarusem u Kaskiego, jego ładowarką. Naprawdę testowanie było w sam raz, aż żałuję, że nie wziąłem sobie GoPro wcześniej. Bo naprawdę mogłoby to być zajebisty vlog, takie połączenie tu i tu. O, na chuj tak hamujesz. Zmienia na te fajny głębosz. Kazimierz nam nagrywał. Będziemy się ścigać? Jadź! O matko, trochę belegmo. Ty jak zrywo, jobany. Do żopu. O, nie, tak nic nie mówił. No nierówno trochę, więc na jedynce to chyba będziemy ciśli, bo... Nas wyjebie. Rzucę dwójkę i nic obroje. Ale moje wnięcie. Kurwa, jak to jo, skacze. Tylko z mafią? Tak. Nie, jest na wąski, dlatego też tanie. No jest trochę. Jo, patrzył głęboszem, czy ktoś widział, chyba za sucho. Jak widać, kurwa, ile tu jest bel. Masakra. Ale dobrze, bo koło domu. Mioda nim jak szatan, ale po raz pierwszy jadę. Potem jedziemy 15 na godzinę prawie. Pojechałbym szybciej, ale... Ale i tak zaraz tu zjeżdżamy, więc po chuj. Będziemy pojeżdżać z przyczepami. Bobson będzie ładował. Pojedziemy po Bobsona na śladach, żeby nie gnieść. Zobaczymy, gibnie nas. Patrzymy, wąskie padły te kratery. Te kratery. Kurwa, ale jak rzuca. Jobany wrok, kurwa. Spierdalam to. Ja... Co wychodzisz? Chyba zaraz wyjdę, już dojedź, już do tych przyjęciem to dojedź. Czekaj, dam na jedynkę. Jobany! No nie, tu się niestety nie posiedzi. Dupę to mi urwie zaraz. Nie miota tutaj jak szatana. A co mówić ciebie? Kurwa mać! A na czeliśta. Dobra, wyskakuj, bo ja muszę i tak podjechać. Ale dymy, proszę państwa. Ty, ja GoPro to ja tu sobie wsadzę. Bo uważaj, ta nie, żeby któryś nie usiadł. Weź albo tam mi wsadź tego. Ja ci tu z tyłu wrzucę może, co? No, żeby patrz, żeby nie wypadła, nie? Dobra. Polka wyjebało z butów, więc dawaj. Ty, Adam, a weź wleć koła na maksa w lewo i jej do przodu. Zobacz, tutaj ciągnie. Na maksa w lewo i do przodu. A! Rundka! Ale rondo! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Pierwszym! Dawaj z trójki teraz! Człowieku! Mam dla ciebie zadanie, jedziesz w lewo na okrętkę, jedziemy tam na dół, bo mi przyczepy spierdalały, to weźmiemy tam. Dobra. Jak dobrze przyjechali, wiesz co było najgorsze? Bałem się, że te kratery, kurwa, po głęboszu koło nam wpadną i nie wyjedzie. Nie, tam jest krótko zrobione, bo jest tak twardo, że głębosz no nie właśnie wiedziałem, kurwa, łapy głęboszu to tak się wyginęły. Do jadzi! Bolek już nie wsiadł, bo... Wyjebie go z butów. Josę sam, a pełny kurwie. Proszę państwa, nie naprawdę. Udany dzisiaj dzionek, mieliśmy taki wypadzik tutaj w okolice właśnie Kaskiego i Kazimierza.
bo musieliśmy po części jechać. No to od razu, jak i tak musimy czekać na części, to sobie na luzie wstąpimy, pościgimy, pogadamy, bo ostatnio byliśmy tylko na wieczór i długo nie posiedzieliśmy, nie pogadaliśmy też ani z Kaskiem, bo Kaski był w robocie, Kaźmierz dawał czadu, chyba w warsztacie, jak dobrze pamiętam, więc akurat dzisiaj sam raz. Ale takimi maszynami jeszcze nie pojeździłem. W ogóle dzisiaj naprawdę tym Belarusem u Kaskiego pojeździłem, jestem naprawdę zadowolony, bo zajebiście mi się jeździło, chociaż za ludzkimi nie przepadam, ale naprawdę udane. Udane to bez tyja, tu jest otwarte. Będziemy zawijać w tamtą strunę. O panie! Jo, ten nikt jak siada na tych dziurach tutaj. Ładne poletka. Góry za zieloniutko. Się tu nie zakopał, bo jakieś dziurska pieruńska. Pojadę naokoło, bo takie dziurska, że ja bym się... Kolej im wypadnę. Witamy. Dobra, mamy na luzie. Nie spocił, o bo ci tu klimat nie. Nie, dobrze jest właśnie. To ten sobie zmniejszy, zamknij okno sobie z tyłu. To ci będzie chłodno, bo nie będzie temperatura. Kurwa, weź mnie tu. No tu jest właśnie nie ma. Dobra. Jak dla mnie bomba, proszę państwa. Jak dla mnie bomba. Co on tu ma ciekawego? Bo ja nic, myślałem, że jakieś lusterka, lampki czy coś. Proszę państwa. Ładuj tam, Kazimierz, batko przyciągnie mnie zero. No Kazimierz już jest wpojony w ten interes. Więc jak dla niego w sam raz. Jeszcze teraz Kaski z ładowarką jakby tu wleciał. Fajnie, panowie, ale by to było. Słońce wyszło, ogólnie w dresach wyleciałem, bo ubolka zimno. Mówię, nie ryzykuję, bo wczoraj też było chłodno. A tu taki skwar, żeby nie powiedzieć, no nie ma słońca dużego, ale taki gorąc, bardzo duszno, nie ma wiatru. Że naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o klimatyzację w Kubocie, to jestem zadowolony, bo chociaż chłodniej jest. Bo lekce ponagry, bo tu jeszcze mamy to i dwie kolejne, będziemy jechać wyżej. No, kolejne dwie. Szybko mu to idzie. Pojony chłopak. Ło. Zacapował. Ładnie idzie. Jestem zadowolony. Myślę, że też by inaczej się trzymał, gdyby to były normalne. Bo na wąskich też jest na każdym dołku czuć. Tam jeszcze te kolejny pieruńskie, nie wiem kto to wyrżnął tak. Albo pod górę nie dał rady. Ciekawe jak będzie Kubota Cisła z pełnymi. Też mnie to bardzo ciekawi. Jak to by wychodziło? 1 litr na godzinę spalania? W tym momencie? Ładnie. Wyciszanie kabiny jest naprawdę grube, bo nic nie słyszę, albo taki cały klakson. Ładnie tutaj. Można sobie pooglądać, co tam ciekawego Kaźmierz ma w Kubocie. Jak i tak siedzimy. Żółwi zając. Kurwa mać, co? Ślimak? Tego, żebym jeszcze nie widział.
Fiu. To? Jak mnie dziabną, jadę na dalej. Zostaje nagrywany przez Mafię Solec. Jak pięknie, proszę Państwa. Wam wystarczy tyle? Jak to fajnie szybko robi. Jedna, druga, trzecia, czwarta po robocie. Proszę Państwa. Kijawosowek.pl. Jakie reklamy nam tutaj lecą. Widzicie, że mu zewa. Jeszcze będziemy miał prawa autorskie, jeszcze mi zrobią. Teraz trzeba uważać, bo po tych przegłosowaniach naprawdę bardzo, bardzo pilnują tego wszystkiego. Ale tam miota skubanie z tym kierownicą. Myślałem, że pojadę do przodu, ale jak lubi się wykiwać, to... I... A! Nastyka. Aż bym zgnietło. Ale tutaj pięknie, same belki widać. Ile tego tu jest. Przejedziemy trochę dalej. O, przypierdolenie. Tu jeszcze mamy 5, będziemy lecieć dalej. Zaraz ładnie słoneczko zaszło, aż mi się to podoba. Taka robota. Ale jeżeli chodzi o żniwa, to dziwne. Naprawdę w tym roku dziwnie to wszystko się zachowuje. Albo naprawdę porządny upał, albo potem kolejny dzień jest o wiele, wiele inny. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Ach, wygoda, można sobie położyć się na kierownicy i ogień. Bobson tam nie... Tylko byś pisał w tym telefonie, nic więcej. Tego zaraz belka potrąci. Ale tam ma, kurde, kolejny, wyrwie go zaraz. A, dobra, cisniemy się do przodu. Na spokojnie. Teraz takie CB radio by się przydało, abyśmy sobie pogadali z Kaśmirzem. Co
co tam ciekawego u niego słychać. Nie, ładnie nawiewy dają czado. Po jednym? Po jednym? Andrzejku, a co to? Ile on tam ma tych wideł? 4. No tak, no bo na 2. Ale... Urwie mi zaraz przyczepę. O, już lepiej. No to co? Ostatnia. I lecimy dalej. Prawie pełny zbiorniczek. Ugocie. Ręczny. Czy my na ręcznym, kurde, niespuszczonym jechały? No to jedyma. Kierownik każe, to ja jadę. Jak nie zgubię, to będzie dobrze, bo na razie tutaj czołowa, ale spalanie 4 litry. Jak się tam zapierdził. Zmieszczę się? Weźmie ją. Bo ona mi tutaj przeszkadza. Dzień dobry. Nie wiem, czy na tylnią, czy na przednią. On by chciał? Na przednią. Podjedźmy do przodu trochę. Zobaczyć co tam. O kurwa, zajebałem mocno. Mocno fest zajebałem. Ładnie. Ładnie ujebał. 7 na tej stronie, 7 na tamtej. 14 na przyczepę na razie jest. Znaczy, jeszcze pewnie sam tej nie ułożył, ale... Prawowicie 17. Boże, 14. Ale się ładnie wozisz! Za ciężkie!
Jak wygląda ta kubota w ogóle na tych wąskich? Dziwacznie, nie powiem. W ogóle te przednie na wąskich to w ogóle jest beka. Beka konkret. Ale fajnie teraz, jeżeli chodzi o pogodę. Na luziku. Bezproblemowo. Czyli idą teraz dwie kolejne na tylnią. Całe pole jest Kazimierza tutaj. Nawet nie chcę mi się liczyć, ile tu jest bel, ale od cholery. I no, ano, nic więcej. Kurde, jakie tu doły, górki. Ale dał mu na zimnym. Mnie się podoba taka robota. Nie, podziękuję. Dlaczego? Ja mam lepszą robotę. Mi trochę brakuje do obciążnika. Palca mu urwie zaraz za to. Tutaj jak przyjechać w to miejsce, to kurna, podjechać i czekać. Na całej szerokości tu jest kurwa cała przyczepa. O, kombajn Jondera ciśnie tam. Za stodołą jadzie? Wyjechał z tego, z hali. Fajnie, fajnie tam mają. Za kukurydzą. Ciekawe, czy to widać na kamerze. Powinno być widoczne. Ja dużo widzę, ale to moczymy oczami, jak oczami kamery nie widać wszystkiego, ale on akurat blisko, zaraz będzie tu cisnął. Tam New Holland też, kurzy też pewnie będzie widać, jeżeli sięga wzrok kamery. Proszę bardzo. Tam bizon w oddali jeszcze za John Deere'em, teraz akurat. A to go widzieliśmy wcześniej już. Tutaj nie padało, bo ogólnie w Solcu prawie całą noc tam dawało troszeczkę deszczu, nie powiem, że jakoś mało. Ale no cóż. Tutaj udało im się, że właśnie nic, a nic nie pokropiło. O, zajeżdżę od tamtej struny. Wyrwie cię zaraz tamtąd. Pojedziemy z drugiej strony. Niech doładuje. Jak tam? Łe! Ujdzie. Teraz już nie widać kombajna za kukurydzą. HL-ki 8 ton. Bobson. Bobson się podśpiwuje. Jadzi mu trochę chyba. Ciężar. Będzie tam to wkładał czy nie, bo nie wiem. Cyk. Masz, dobra, nagrywa się. Jadę. Tu masz półbiegi. Tu wyżej. No, daj mu, tak. No, dawaj, gazu mu normalnie dołóż. I tu ci przeskakują, widzisz półbiegi na tym, na ekranie. A, to dwójeczka pomarańczowa, no, to tak? Dawaj teraz na trójkę, no. Trzy. I czwórka. I
kurwa Bobson nie zabije wydziale, mi się nocy dać. Tutaj jest mega trzyma, to musisz wolniej. A pojedzie nie tak równo, ale jak leskosem. On jedzie tym wygniecionym już, więc wie jak jechać. Kurry. Ładnie tutaj. No trochę tam jest tych rzeczy. Ciekawe czy on będzie w ogóle miał ten. Nie wiem, no powinien tam słyszeć. Otwarte ma. W ogóle wyciszenie w tym w Kubocie jest ładne, no. A on ma taki słaby klakson? Słabo go słychać. No, właśnie przez to spojrzałem, że wyciszenie takie, jak nie słyszałem prawie, że... O, chyba poczuł. Tak, zauważył, ale nie odbierze. To ja nie zauważył. Zachęciłbym się teraz. A może ty nie na ten dzwonisz, a tamten ma drugi w jeździe. A może? On ma dwa. Ale to wariot. Ma tego, kata ma i ten. No pojedziemy przed nim, będziemy go pilotować. To znaczy, Adaś, tu sobie zjedziesz tutaj normalnie przed Szalunka, tędy. W ogóle którędy będziemy wjeżdżać, tak to? Tamtędy? Naokoło? Tak, ty to możesz pojechać sobie tutaj pomiędzy budynkami, tak jak wjeżdżaliśmy. No ale on żeby też wiedział jak jechać. No to ja mu chciałem, wysiadaj mu powiem. A ja mam jechać tak jak wyjeżdżałem, tak? Wyjeżdżałeś, tylko że pojedziesz tam za budynki. Dobra. I w lewo skręcisz tam na tych betonach. Dobra, dobra. O! Daję mały. Pełną przyczepą. Myślałem, że nie będziesz ładował te dwie na kula, ale... Ładuję, bo wtedy lepiej się belki trzymają, wtedy jak masz położone na środek, mhm. To one nie mają tak możliwości się pójnięcia na prawo-lewo. No na czepie też jest najwygodniej, jak kładziesz na dwa i trzecie do góry łączony, no ale na szosy długie nigdzie nie położymy tego ze względu na to, że ten, że... A! Dojechałem. Na miejsce żonderem. Jest naprawdę ładnie. Fajnie, amerykańsko. Nie wiem gdzie on tu ładuje, czy tu, czy nie tu. Tu mu wejdę. No. No i czekamy teraz na Bobsona z przyczepą, ale myślę, że w tym vlogu to by było na tyle. Ach, udany, naprawdę, pojeździłem sobie trochę i John Deerkiem, i Kubotą, więc zostawcie łapeczko w górę i do następnego. Na razie, trzymajcie się, cześć!